Cześć, z tej strony Aishi, a to jest właśnie mój Q&A. Pytań było, powiem wam, niewiele. Sama się tym zdziwiłam. No, ale najwyraźniej niewiele osób musi o mnie aż tyle wiedzieć, skoro nie zadają pytań. Nie powiem, że wszystkie pytania były tak do końca łatwe dla mnie do odpowiedzenia. No, naprawdę zadawiliście takie, że czasami ja sama nie wiedziałam, jak na nie odpowiedzieć. Nie potrafiłam ich jakoś ubrać w słowa, ale tak po większej części, jak się zaczęłam tak zastanawiać, to w końcu jakieś tam coś mi zaświtało i znalazłam jakąś odpowiedź. Okej, nie będę was już tutaj zanudzać, przechodzimy do tych waszych pytań. Usłyszycie, jak będę odpowiadać na to. Odpowiedzi były to dłuższe, to krótsze. Starałam się jakoś to rozwijać. No, ale ocenicie sami, czy odpowiedź była dobra, czy nie na temat. No nie wiem, jak, czy wam przypada do gustu, czy nie. Nie wiem dokładnie, o co chodziło Lei z tym, jak to się zaczęło. Chodziło o to, jak zaczęła się moja przygoda z wojowniczymi żółwiami ninja, czy z Donim? No to przedstawię wam całą historię. Od zawsze uwielbiałam wojownicze żółwie ninja. Gdy w telewizji był film, zawsze go oglądałam. Ale o serialach tak naprawdę nie miałam pojęcia. W szóstej klasie, pamiętam dokładnie, na początku marca wróciłam ze szkoły i zastałam moich braci oglądających serię 2012. Przekonana, że serial jest głupi, poszłam do pokoju, żeby odłożyć plecak i wtedy usłyszałam cytat do niego. To nie jest zabawny raf, ta istota chce skrzywdzić moją April. Wpadłam do pokoju obok, siadłam na kanapie i zaczęłam oglądać odcinek. Do dzisiaj pamiętam odcinek Ścieżka Wojny jako moje pierwsze zetknięcie z nową serią. No i tak oglądałam coraz to kolejny odcinek, aż w końcu nagrałam cały pierwszy sezon i z dnia na dzień stałam się psychomanką wojowniczych żółwi ninja. Do niego lubię w zasadzie od początku. Najpierw wariowałam, gdy widziałam jego odpały z April, ale z czasem, gdy zaczęłam należeć do TMNT Polska Wiki, zdałam sobie sprawę, że on sam w sobie też jest super i tak pozostało do dziś. Ciekawe jest to, że na początku nigdy nie umiałam zapamiętać jego imienia. No, wszystkich pamiętałam, tylko nie jego. Zawsze, zanim jeszcze obejrzałam tą serię 2012, to zawsze lubiłam Leo. Ja nie wiem, zawsze mnie liderzy właśnie jakoś tak bardziej ich lubiałam. A obecnie psychofanką żółwi ninja jestem już prawie 3 lata. No to myślałam, że już wszyscy wiedzą. No ale skoro albo nie wiedzą, albo się upewniają, no to wam powiem. No i Pritello oczywiście. Ktoś zdziwiony? Kibicuję im, odkąd zaczęłam oglądać serial tak naprawdę. Kiedy doszła Mona, zaczęłam także ubóstwiać Ramonę. I chociaż czasem mam jakąś ostrą fazę na nią, to Apritello i tak zawsze będzie u mnie królować. No, nie może być inaczej. No, jest ich parę. Tutaj się mnie pytano o zwierzę. Ja niestety muszę powiedzieć zwierzęta, no bo nie mam jednego ulubionego. A więc wilki za ich taką dzikość, zwinność i waleczność, konie za ich wolność i wygląd, psy, bo to prawdziwi przyjaciele, i sarny oraz jelenie za ich dostojność i grację. A sarny i jelenie to nie to samo. Powiem wam też, że moim ulubionym filmem Disneya jest Bambi. Zdecydowanie April. Jest odważna, piękna, stara się być niezależna. Po prostu super z niej Kunoichi, jest lojalna, choć w głębi serca marzę o ukazaniu w serialu Girl Powera. Według mnie dziewczyny jako drużyna to całkiem niezłe połączenie. Na przykład wyobraźcie sobie, że że chłopcy są tam gdzieś w tarapatach, a one tutaj nagle wpadają, robią zadymę, to normalnie uwa w popachy według mnie. Na te pytanie mogę odpowiedzieć, że w tej chwili na Wattpadzie są dwa opowiadania z Aishi. Tajemnice Salamandrian, ukończona, i Onga. Link znajdziecie w opisie. Co do przyszłości, to mam jeszcze kilka opowiadań, w którym ona się pojawia, ale jest to raczej rola drugoplanowa bądź epizodyczna. Ale z moją żoną jest tak, że to ona pewnie prędzej mnie wykończy niż ja ją, więc możliwe, że jeszcze kiedyś tam się pojawi. Moje przyjaciółki z czatu założyły sobie konta, stworzyły kanały, na YouTubie praktycznie jedna po drugiej
Więc postanowiłam też się zabawić. Początkowo stworzyłam dwa wideo, a raczej prezentacje w PowerPoincie, ale po tych zmianach na YouTubie niemożliwe było przesyłanie filmu z tego programu. Na szczęście kilka dni później znalazłam w gazecie płytę z programem, no i w końcu mi się udało udostępnić wideo. Szczerze, jestem tym odcinkiem przerażona, wręcz panikuję. Modlę się tylko, by Splinter nie zginął, co oczywiście może trochę się wydawać już nudne, no bo kurczę, zginie, znowu zostanie ożywiony i tak cały czas i w kółko, no ludzie, no ile można to oglądać. Super Shredder dla mnie wygląda jak drzewo z oczami, co nie zmienia oczywiście faktu, że jest niebezpieczny. Moja teoria wygląda w ten sposób. Splinterowi przyśni się, że Karai jest w niebezpieczeństwie. Potem powie o tym swoim synom. Kiedy okaże się, że Karai naprawdę zostanie zaatakowana, Leo z drużyną będzie starał się uratować przybraną siostrę. Liczę na momenty z Deorai. No hej, to, że mam Fioła na punkcie i Pritello nie znaczy, że nie kibicuję innym paringom. Tylko znak zapytania pojawia się przy Rene, Shinie i Mikey. Właśnie, Shinigami! W klipie było widać, że nieźle dostała od Shreddera, więc myślę, że po znalezieniu jej Mikey pierwszy rzuci się dziewczynie na pomoc. Pod koniec promo widać, że Karai jest już żółwiami, więc będą teraz razem szukać Splintera, który po walce ze Shredderem jest nie wiadomo gdzie. Możliwe, że nawet u niego. Ja się boję. Mówię wam, źle będzie. No to chyba było najtrudniejsze pytanie, jakie mi zadano. Co ja o tym myślę? To jest chyba najlepsza rzecz, jaką dla tej serii zmienili producenci. Rywalizacyjnej z tym się oczywiście spodziewałam, bo wiedziałam, że to jest postać, która musi się pojawić w serii. No, warczę na niego, nie lubię go, nienawidzę go. Zadaję sobie też pytanie, kiedy wreszcie April i Donnie zejdą się tak na poważnie, no bo sorry, ale takie rysunki tworzone przez fanów to trochę dla mnie za mało. No nie wiem jak dla was. Szczególną nadzieję wiążę z odcinkiem The Power Inside Her. Myślę, że to właśnie w nim April zmieni się w swoją mroczną wersję. Donnie będzie odchodzić od zmysłów, by ją uratować, a takie momenty już powodują, że siedzę jak na szpilkach. No a streszczenie, które się pojawiło, no już samo mówi za siebie, że Donnie coś tam będzie się niepokoić o April. Dlaczego jej moce tak nagle skoczyły do góry? No i doszliśmy już do końca. Szczerze powiedziawszy, myślałam, że pytań będzie trochę więcej, no ale chyba nie wszyscy muszą aż tyle o mnie wiedzieć, skoro tak mało pytań tych było. No dobra, w każdym razie nie narzekam. Nie miałam przynajmniej dużo nagrywania, dużo kłopotów z nagrywaniem. Tak naprawdę to miałam w ogóle tego Q&A nie robić, ale ponieważ było za mało pytań właśnie, ale koleżanki mnie namówiły, żebym jednak zrobiła, no to dobra, uległam im i zrobiłam ten Q&A. Następnego chyba raczej nie będzie, ponieważ właśnie tych pytań jest mało, niewiele osób zadaje te pytania, więc myślę, że nie ma tak naprawdę co drugi raz już tego robić. Powiedziałam wam chyba wszystko, no i chyba tyle.